Drogie dzieci, cieszę się bardzo, że jesteście. To jest ostatni dzień waszego białego tygodnia. Więc dobrze, że rozkoszecie więcej niż wczoraj. I po raz kolejny przyjmiecie dzisiaj Komunię Świętą, aby uczyć się z samego początku żyć z Panem Bogiem. Żyć z darami Bożymi. Żyć z poznawaniem sposobu Pana Jezusa, który na stacie waszym życiu najważniejszą osobą, która też was będzie uczyć miłości do waszej mamy, taty, do bliskich kolegów, koleżanek. Pan Jezus jest najlepszym nauczycielem. A na początku mszy świętej przypomnijcie, co jest na początku mszy świętej? Kto wie? Michalina. Albo Anna. Co jest na początku mszy świętej? Franciszek. Na początku przeprosił za nasze grzechy i zaniedbania, byśmy mogli godnie uczestniczyć na mszy świętej. I teraz każdy w myśli przeprasza za coś Pana Jezusa. Spowiadam się Bogu wszechmocnym i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszę myślą o uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto Panie Święty,
odpatrzył i poprowadził do tam, gdzie nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. To by powiedziawszy, że do niego pójść za mną. Oto słowo Pańskie. Uczestniczycie w takiej wielkiej opowieści.
Pokój Pański zawsze będzie.
Pan nas wszystkich pobłogosławi i zanim rozszerzymy nabożeństwo związane z sercem Pana Jezusa, do serca Pana Jezusa, to chcę wszystkim za dużo pięknym Białym Tygodniu podziękować. Było Was do dłoń świętej ile? Pamiętacie dzieci? 20. No, zostało nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i jeszcze tam jest 10, czyli zostało nas dużo. Dziękuję wszystkim, którzy pięknie brali udział w tym pięknym Białym Tygodniu. Pamiętacie, jaką prośbę wyraziłem do Was, że gdy skończy się Biały Tydzień, byście także i w swoich strojach pojawiały się w swoich kościołach w niedzielę, tak? I teraz pytanie. Dzieci, które mieszkają do Olei, nie podniosą rękę do góry. Zobaczymy, czy to jest większość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Opuścię rączkę. Więc te, które nie mieszkają do Olei, ręka do góry. Raz, dwa, trzy i tam cztery. Dobrze. Słuchajcie, to wiem, na tym wniosku się dzieci pojawią w pięknych strojach komunijnych w niedzielę, tak? Wiecie, kiedy to jest? Kiedy jest Msza Święta? U Was odprawiamy w kościołach. Umówmy się, proszę Pana o rodzice, żeby tak nie odprawiać się na Msze Święte. Więc zapraszam do tej na godzinę 11, jeżeli nie macie Państwo innych planów rodzinnych. Bo nie chcę tutaj zmieniać Waszych planów rodzinnych, ale gdyby to było możliwe, to wtedy będziecie do takiej komunijnej gromadzie. I oczywiście w strojach komunijnych, aby jeszcze raz cała parafia i dobra, i ci, co mieszkają na wioskach, mogli zobaczyć, mogli doświadczyć i przeżyć tego, że w naszej parafii była pierwsza dłonia święta. A nie było, potem szykuje się uroczystość Bożego Ciała i oczywiście wszystkie dzieci będą brały udział w naszej pięknej procesji, uroczystość Bożego Ciała, oczywiście w swoich pięknych strojach. Jeszcze raz dziękuję szczególnie rodzicom za zaangażowanie, za to, że ta nasza uroczystość liturgiczna pierwszej Komunii Świętej mogła tak wyglądać, jak wyglądała po zakładzie. Powstańmy na błogosławieństwo. Dzieci, idźcie do rodziców. Teraz chciałbym idziemy do rodziców. Po błogosławieństwie rodzice Was błogosławią, zrobią krzyż na Waszym czole. To jest tak ważne. Możecie też, na pewno u niektórych w domu jest tak, że wieczorem również rodzice robią krzyże przed spaniem. A może się stanie takim zwyczajem u kogoś jeszcze, żeby przed spaniem i buziaka dać i krzyżyk na czole, bo błogosławić na spokojnie. Pan z Panem.
Zmiłuj